Siema, my teraz jesteśmy za Głogowem, jedziemy do Krzycha Suzuki. Zakochany gościu jest w mini ścigaczach i w ogóle w Suzuki, w GS-ach. No po prostu niesamowity koleś. Co chwilę jakąś fotę mi przysyła. I właśnie do niego jedziemy. Mamy 28 km. Odwiedzimy go i co? No na pewno da się golnąć jakimś sprzętem swoim, cały garaż. Chłopak sobie sam wszystko ogarnia i robi remonty silników. Czyli no do zobaczenia u Krzycha Suzuki tymczasem. Słuchajcie, z buta wjeżdżamy do Krzycha Suzuki Widza. Bo niby jestem na miejscu. Kamerę odpaliłem, ale Krzycha nie widzimy. Krzychu, gdzie jesteś? Walupe Pak, tu jest taka coś firma. Jesteśmy tu na parkingu. Gdzie mamy wjechać? Nie jedz. Gdzie Tomek, co on robi? No właśnie nie wiem. No to chodź tu. Dawaj, Tomek. Jest, Krzychu. Nie udawaj. Siema, Krzychu. Tam mogliście wjechać, bo tu nie wolno. Tu nie wolno, dobra, tu zaraz wjeżdżamy. Siema. Byku, jak tam? Dobrze. Wjazd na garaż ci robimy. Siema. To już jedziemy. Tylko ścigaczem nie pojeździmy, bo ja przód cały rozebrałem, bo ja maluję go. Aha, a masz coś do pojeżdżenia? Nie. A jany. To nie masz jeden nic? Wszystkie dwa rozkręcone. Aha, no dobra. To robimy wjazd do ciebie. Dobra. Kamerę mam włączoną, lecimy do Krzycha. Wjazd na garaż. Krzychu rozwalił mini ścigacza. Poznaję moich widzów. Wjazd robimy. A to teren prywatny, wstęp broniony. Dobra. Tyle można było. Siema, Marcel. Słuchajcie, nie ma tych 300 lajków, ale robimy wjazd do Krzycha. Kuba będzie live'ował. Ja? Tak. Bo ja kamerą operuję. A mnie boli palec, ręką, dłoń. Gdzie tu jest wiada? Tu, dobra. Tu gdzie ten skuterek? Będzie się działo. Będziesz pokazywał sprzęty, widza. A potem do blachy wjeżdżamy. Czekajcie, chwila. Jesteśmy u Krzycha, wjeżdżamy. Wjazd na garaż. Czyli dzisiaj mamy rundę po widzach. Nie dość, że zakupiliśmy Yamaha Raptor dla Kuby, to jeszcze dwóch widzów odwiedzimy. Przy okazji. Trzeba, nie? Dobra. Wychodzimy. Kuba live'uje. Trzymaj. Poczekaj, tylko się ubiorę. To mamy Kuba. I zaraz blacha do ciebie jedziemy. Niech już to kawkę na herbatkę robi. Enduro. To moja pasja, każdy tu się lubi. Enduro. Czekaj, czapka? Czapka na głowę. Kamera odpalona. Zdjęliśmy kaptur. A telefonu nie ma, już jest. Jest, wszystko jest. No. Idziemy, idziemy. O, nasz Raptor. Wydech do wymiany, patrzcie to. Jest taka tuba tu włożona, ale to trzeba wymienić. Bleku nawet się podejmie wymiany. A nie możemy wziąć z tego? Z LTZ? Nie na tej, ta pożyczona jest, ale wszystko, lecimy. No tego ścigacza za 300 jest. Coś ty. No. A kompresja jak chuj ma. On normalnie pali. Zobacz. Mini ścigacz, Kuba. To jest to, co ty kochasz. Kokazik do mycia, bo zasypiony jest.
jaką małą zębateczkę ma. Co? Jaką małą zębatkę ma z przodu. Cross ma większą. Bo ścina... O właśnie, ja widziałem zdjęcie, nie? Tak, bo mówię... Cross ma mniejszą, a właśnie dłuższą tą przekładnię. Ja gdzieś tu mam, on ma taką. Crossy mają taką. No, większa, nie? Tylko, że ja, tamta... tylko że ja przerabiam jak... Ile ta zębów ma? Ta ma 7, a tu masz 11. Aha, aha. Tylko że ja przerabiam tak jak w ścigaczu. Aha, aha. Kurczę, to ile taki ścig ci poleci? Mój kolega, jak jechał skuterem z tyłu, a ja z przodu 55 mu pokazało. 55? A my już złapali na ścigaczu. Tak? Na mini? Powiedzieli, że sprawa do sądu drugi raz. Aha. A ja i tak mam w dupie drugi raz jeżdżę, no ja się nie boję. To są nasi widzowie, nie? Niebieska bestia. Niebieska bestia, Suzuki. Ja będę przemalowywał ją na GSXR koła, będę jasno zielona, a rama i plastik czarny. Aha. A tam mam czaszę już na czarno pomalowane. Aha, no zaraz ja tam się zobaczę. Ja się będę liczyć światło. Boem! A on chyba zalewa gaźnik już całkiem. A, tu już, tu malujesz. Tu koło masz, no i tu podkład będzie fluo, tak? To co wysłałeś zdjęcie. No temu z tyłu masz, ten żółty stoi. A, ten fluo. Wczoraj go kupiłem. Kurde, cieszę się Krzychu, że cię poznałem, nie? Bo gaźnik zalewa, on stał, aha, on stał 4 lata nieużywany. Aha, aha. To powiedz, ile tych sprzętów masz? Ten i ten, miałem kłada 125, ale sprzedałem, bo wahasz pęk z tyłu. Aha, i zakochany jesteś w minicigach. No. Kurde. To chodź go wystawimy, tak go weź na ręce. Ciężki jest i ci będzie na miniaturkę. Gdzie? To waży ile? 20 kilo? No, kurde, Krzychu Suzuki. Chodź tutaj, wyjdź, to cię ogramy. Na tle tego domu. Na jednym kole. Na tym żółtym. Na jednym kole. Jazda na jednym kole. Kuba, ustań obok. Tylko ja i jedno tak kółko. Bliżej. Czekaj. Ale jazz, no nie, no fajne. Kurde, odwiedziny, to jest ale dopiero. Ja wszystko na czarno maluję. Lagi aha, też. Aha. Lagi wiszą pomalowane. Także słuchajcie, no odwiedziliśmy Krzycha, kupę kilometrów przejechaliśmy, ale warto było, nie? No. No, kurde, super. Jak tam kanał ci się podoba? Zajebisty. Zajebisty. Mamy wlepy. Dwie sztuki i dwie dla blachy jedziemy, bo jeszcze do jednego widza do blachy pojedziemy. No ja widziałem, pisał właśnie. No. Tomek, weźmiesz? Tylko nożyczki byś musiał mieć. Mógł cebulę wziąć. Nie. A tego, gdzie przykleisz? Na pomalowane dopiero, tak? No ja tu jedno i na baku. Ale dopiero ten niebieski będziesz malował na czarny. No na czarno i potem lakier dopiero naklejki. Mhm. To ci zostawimy. Super, no pasja. Pasja się liczy, nie? Krzychu, powiedz. No. A nie spodziewałeś się, co, że przyjedziemy? Nie. Nie, no widzisz, no widzisz. Super. A pokaż te opony tak z bliska. To ci ściga? Tak. A wiesz, że one są drogie? To nie są tanie rzeczy? Wiesz, że taka opona może do 500 zł kosztować? Ja wiem, bo są te z profektorami też, ale to są te łyse, te no, torowe. Ten, to torówki masz, no. No to są drogie opony, naprawdę. No ja widziałem, po no. 250 zł. Jak byliśmy w tym pitbajku w Poznaniu, to było to nagrane, nie? No Allegro jedna 250. Aha. Ale... A skąd wziąłeś je? Aha, ja mam. To 4 aż? No mam 4. Zobacz, masz. A mamy jeszcze dla blachy? Mamy. Dziękuję. Mamy. Ile? 4. Ja nawet nie pójdą i dwie na ściga. No właśnie, no o to chodzi. To słuchaj, czekam na foty, jak pokończysz to wszystko, te projekty. To jeszcze raz Krzychu, dzięki. Bardzo się cieszę, że mogliśmy do ciebie wbić, że mogłem cię poznać. Ja też. Pionę sobie przybijcie. Jak już jesteśmy u Krzysztofa Suzuki, to od razu niech nam oceni naszego nowego zakupionego Raptora 250 dla Kuby. Krzychu ogarnia mechanikę doskonale. Niepopękane plastiki. Opony zajebiste, plastiki też. Całe, kompletne. Jeszcze flagi były takiego jasnego, żółtego i okrejenie, żeby zajebiście wyglądało. No.
No zobacz, jak sprzęgło chodzi. Nie ma tego. O, wiesz co? To może skorzystam z twoich usług i zobacz, czy jest płyn hamulcowy, bo tłoczek nie chodzi. Ale mi się wydaje, że chyba jest, co? Jest kolor, czy jest biały? Mi się wydaje, że... Nie ma tylnego hamulca, wiesz? Mi się wydaje, że jest, bo to aż mokre. Jest, to czyli ten tłoczek chyba się poszedł. No. Trzeba kupić. A jak za 10700 i tak się wydało. Ale daliście... No, 10700, no. 10700. Live'a oglądałeś. Manetki do wymiany, nie? A tak, to kurczę ci powiem... Katewa manetki założyć? Nie, co ty, nie, czarne jakieś zwykłe. Lusterko ściągnąć, kierownicę Kubie byśmy tak dali, nie? Bo jest trochę za mocno do przodu, chyba. Tak mi się wydaje, że jest za mocno do przodu, nie? Żeby dociążał sobie tył. Gdzieś tak, o, żeby tak, o, gdzieś było. Nie masz jakiegoś wydechu fajnego do tego? Nie ma. Nie masz, Holender. Nie masz jakiejś oszimurki? Ja miałem od Yamahy FZR 600 wydech, ale sprzedałem. Ajen. A żałuję, że sprzedałem, bo bym do ścigacza teraz ty, to założył. Byś nam od razu założył i przerobił, nie? No. A dlaczego... To jeszcze odpalimy silnik. Zobaczysz, jak chodzi. Odpalaj, Chris. Gdzie się odpala? Ostatnie. Chyba... Nie. Nie tu. Nie, tu są awaryjki, to je wyłącz, bo awaryjki są. Gdzie się odpala? To jest pytanie. Gdzie on to odpalał? Nie, no gdzieś tutaj na tych, na przyciskach. Czekaj. Tu musisz włączyć. Nie, jest włączone. Kuba, gdzie się go odpala? Nie wiemy, gdzie się odpala Raptora. Kupcą, poczekaj na chwilę, to drugi live, a nie wracam. Tutaj. A. Odpala. Taki mdry. Tam jest sanie z tamtej strony, z tej strony. Tu. A tu? Tu. Na tym wydechu i tak dobrze chodzi. Ale tak głośno. Jeszcze zimna. Oby. I co, jak ci się silnik widzi? Zajebisty. Tak? No. Nie ma żadnych niepokojących objawów, stuków, nie. Puków. To weź go jeszcze na sanie, odpal i przygazuj i zobaczysz po swojemu. Czyli tak, gasimy. Czyli dobry zakup. Zajebisty. Jak oceniasz? No mów. Może być. Może być. Jeszcze okleinę, jebnąć na felgi też będzie zajebiście wyglądał. Tylko Tomek, to co, nie musisz się denerwować. Kluczyki wyciągnął. Wziąłeś? Cwaniaczek. Żeby nie ukradli. Mogę na ciebie, Chris, mówić? No. No, Chris, to trzymaj się. Dzięki. Dzięki, jeszcze raz. Do następnego. 12 kilometrów mamy do ciebie. Jeszcze z Kubą. Lecimy. Na razie. Nara. Pozdrów tam wszystkich wariatów. Dobra. Nara, hejos. Laka, w jakieś małe 15 minut jesteśmy u ciebie. Kuba, na chwilę live'a przyjmuj. Ja? Także słuchajcie, nie dość, że zakup, to jeszcze nam widz, mechanik ocenił to, Chris.
300 km od naszego miasta mieszka. Odwiedziliśmy go właśnie przy tej okazji, a teraz lecimy do Blachy. Blacha, trzymaj się tam i... Siema. Może Blacha da się golnąć, bo tutaj Chris miał rozebrane, ale przede wszystkim mamy zdiagnozowanego tego raptora. Tomek, udało się, masz dobry zakup. Te 10700 nie na, nie na marne wydane. No nie. No, no nie. To nara, hejos. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.